Witajcie się, kochani, w kolejnym daily vlogu. Jak widzicie, mam płatki pod oczami przyklejone. Powstałam z zapuchniętymi oczami, to niesamowicie, ale tym razem podejrzewam, że to przez kobiece dni, także całkiem możliwe, albo reakcja mojego organizmu na rehabilitację, bo jak sobie pomyślę, że ja mam tam dzisiaj gdzieś 6 godzin spędzić i przez 6 godzin machać cały czas nogą w prawo i w lewo i Bóg wie co jeszcze, no to powiem wam, że średnio mi się chce. Ja jestem gruba, ale dalej uważam, że nadmierny sport to mord. Mamy godzinę, nawet jeszcze nie mamy 8 rano, ja już jestem wykąpana, włosów nie będę myć, użyję suchego szamponu, wczoraj sobie grzywkę podpięłam, żeby mi się jeszcze bardziej nie przetłuściła, więc dzisiaj ją będę miała na bok. Tak, jestem niesamowicie ciekawa, co będzie dzisiaj na tej rehabilitacji. O 10 mam się tam stawić, 10:15 wszystko się zaczyna. Nigdy w życiu nie miałam rehabilitacji, dlatego mnie to interesuje. Słuchajcie, przed chwilą przeczytałam komentarz, który mnie zdziwił, w którym było napisane, że kto to napisał? Amarante22, chyba tak się wymawia ten nick. Napisała, że ma nadzieję, że nie zamierzam zrezygnować z daily vlogów. Nie, nie, spokojnie. Właśnie wyobraźcie sobie, że mi się dużo lepiej i dużo szybciej... Może nie dużo szybciej, ale dużo łatwiej, dużo lepiej kręci mi się daily vlogi, aniżeli siada przed kamerą i nagrywa takie, wiecie, typowo kosmetyczne filmiki. Właśnie widzę, że bateria mi miga, zostało mi 30%, więc jeszcze będę musiała zaraz baterię podładować. Zrobiłam sobie herbatkę. Tu o. W moim kubku i zaraz sobie rękę jeszcze poparzę. Ha! Na śniadanie muszę jeszcze poczekać pół godziny, zanim będę mogła je zrobić, bo dopiero leki wzięłam, a ja po tych lekach bezpośrednio nie mogę jeść, bez leków nie mogę jeść, także muszę poczekać pół godziny. No, za ten czas zdążę się ogarnąć, pójdę twarz nakremować i dzisiaj użyję któryś z tuszy, ale malować więcej nie będę poza faktycznie tuszem na rzęsach, no bo na rehabilitacji to wydaje mi się, że nie ma sensu. Także kochani, ja idę się trochę poogarniać i zaraz się do was znowu odezwę. Słuchajcie, twarz nakremowałam, żebyście zobaczyli, gdzie ja kamerę mam postawioną, jak to prowizorycznie wygląda, to po prostu padlibyście chyba ze śmiechu, no ale gdzieś muszę was w końcu ustawić, was w sensie, że kamerę. I co teraz? No, chciałam wypróbować któryś z tych tuszy. Przy okazji oglądam sobie dzisiejszego daily vloga od Ani Fokusowanej. Uwielbiam Ani vlogi, mówię wam. Gdyby ktoś Ani jeszcze nie znał, co wątpię, ale może ktoś się taki zdarzyć, to zostawię wam linka na dole. Cieszy mnie to, że Ania codziennie nagrywa, bo ja w sumie zaczynam dzień od oglądania filmików z nią. No, także kurczę, nie chcę was oślepiać tu lusterkiem, no ale ja to lusterko potrzebuję, więc zaraz zrobimy to tak, żeby nie było tu nic widać. Matko boska. No, mistrzem prowizorki to ja nie zostanę na pewno. Szaro, buro i ponuro. Przez moment wyszło słońce, ale od razu się schowało. No, dzisiaj jest zapowiedziany deszcz. Jeszcze w ogóle mamy w 8:30, a ja jeszcze muszę spakować sobie torbę i sprawdzić, czy wszystko mam. I nie wiem, którą szczoteczkę wybrać. Weźmiemy tą. Otworzymy maskarę. O ile ona się da otworzyć. Matko boska. Ja jestem z rana taka niezdara, że to się w głowie nie mieści. O. Mam. No. Otwieramy, otwieramy. Jestem niesamowicie ciekawa. Zobaczymy. Jezu, ręce mam nakremowane i... Nie mogę nic otworzyć. O, mamy. O, patrzcie. Tak wygląda szczoteczka. Nie wiem, czy będzie widać. Też taka w łódkę. Zobaczymy. Jestem niesamowicie ciekawa.
nie podkręcam, normalnie to podkręcam zawsze, no nie zawsze, ale z reguły podkręcam rzęsy, ale dzisiaj mi się nie chce, kurde nie, muszę się tak, sorry, bokiem odwrócić do Was, może ja Was trochę przybliżę, będzie lepiej widać. O, tak, tylko teraz się muszę trochę w dół usunąć. Ja uwielbiam silikonowe szczoteczki, muszę Wam powiedzieć. I cieszy mnie, że ta... One chyba obie są silikonowe, przynajmniej ta. Mam taki problem z moimi rzęsami, słuchajcie. Pomimo, że używam Revitalasha, one urosły co prawda, ale za pierwszym razem jak używałam Revitalasha, to ten Revitalash sprawił, że te rzęsy były takie, wiecie... pogrubione, nie dość, że były mega wydłużone, taki naprawdę równy wachlarz, że wyglądałam jakbym doczepiała rzęsy. Pamiętam, że w zeszłym roku któraś z dziewczyn mi zadała pytanie, czy ja rzęsy sobie doczepiam, a ja po prostu wtedy miałam Revitalasha użytego, bo tak ładnie wyglądały, a tym razem on mi je co prawda trochę wydłużył, natomiast nie dał takiego efektu jak za pierwszym razem. No i nie pogrubił mi ich, one są tak cienkie. Do tego, ja nie wiem czy zauważycie, jak się przybliżę. Nie chcę mnie sfokusować znowu. Co jest z tym fokusem? O, tutaj z przodu w ogóle mi rzęsy nie rosną. Tutaj powyrastały. A tutaj z przodu nic kompletnie. Więc masakra. No nie wiem. Zobaczymy jak to dalej będzie. Jeżeli ten Revitalash mi dalej taki numer będzie odstawiać, no to... prawdopodobnie pójdę po prostu na przedłużenie rzęs i tyle. O, tak wygląda jedna warstwa na moich rzęsach. Całkiem ok. Drugiej raczej nie będę nakładać, bo nie ma potrzeby. Nie jadę na rewie mody, tylko tam, gdzie się będę pewnie pocić. Więc wystarczy. W ogóle gadam 3 po 3. Słuchajcie, idę się do końca ogarnąć. Zaraz się znowu do Was odezwę. No i tak kochani, mamy 20 po 9. Ja się ogarnęłam, trochę podładowałam aparat. Mimo wszystko aparat zostanie w domu, no bo podczas rehabilitacji nie bardzo będę miała możliwość Wam czegokolwiek kręcić. Ja zaraz muszę wychodzić, pokażę Wam też za chwilkę co mam na sobie. Natomiast przypomniało mi się, że zanim wyjdę, to muszę spryskać Meister Propa znowu kafelki w kuchni, bo niestety Rudy narobił nam w nocy w kuchni na kafelkach. Mamy taki problem z nim, że się pogorszyło i to się dużo pogorszyło. I na chwilę obecną jest tak, że Rudy niestety już przez ten niedowład nie umie trzymać. Jeżeli musi, to robi tam, gdzie stoi, tam, gdzie siedzi. To jest po prostu tragedia. Mówię Wam, ja nie wiem, co my mamy z nim zrobić. Uspać go na pewno nie uśpimy. Po prostu... Moment, ja Was odstawię. Po prostu ciemno się zrobiło, przepraszam. Ale już zaraz Was zabieram. Po prostu jest nam niesamowicie przykro, bo nie wiemy, jak mu mamy pomóc. Masakra, mówię Wam. I dlatego teraz muszę spryskać kafelki. I jeszcze raz spryskam je jak wrócę. Boże, czemu tak ciemno jest? Spryskam jeszcze raz jak wrócę. I... o. I wtedy będę musiała wyszorować kafle. W ogóle ten blok się dzisiaj zaczął taki... średni na jeża. Kurczę, zapomniałam, a nieważne, kupię po drodze. Jak widzicie, mam kucyka zrobionego, włosy wczorajsze. Nawaliłam stertę suchego szamponu z Batiste, natomiast z racji, że dzisiaj ma padać, wolałam wziąć ten. O, ja jeden taki zużyłam przed chwilą i tu mam jeszcze jeden. Bo mam jeszcze, jak wiecie, ten tutaj z tym barwnikiem, ale że ma dzisiaj padać, to wolę barwnika nie używać, bo jak wyjdę, to będę miała niespodziankę. Moi kochani, właśnie wróciłam do domu, mamy już po 18 na pewno, zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że tak 15 po 6. Rehabilitacja trwała do godziny w pół do 5. Jak wyszłam, lunął
taki deszcz, taka ulewa, że no nie widać dobrze tego po mnie, włosy już zdążyły troszeczkę podeschnąć, ale Luna taka ulewa, że świata nie było widać. Dosłownie w przeciągu kilku sekund ulice były pełne, ale to naprawdę pełne wody. Po autostradzie nie dało się jechać szybciej jak 50 na godzinę i to już było szybko. Była po prostu tragedia. Wlazłam do domu, zdążyłam tylko ściągnąć z siebie kurtkę i buty i słuchajcie, zanim cokolwiek zacznę robić, to muszę ogarnąć podłogę w kuchni, Boże, jutro muszę umyć włosy. Muszę ogarnąć podłogę w kuchni, bo jak wychodziłam, to widzieliście, że pryskałam całą podłogę płynem. Teraz muszę jeszcze raz popryskać i wszystko przemyć. Mam nadzieję, że to pomoże. No i co? I jak to zrobię, dopiero się do Was odezwę. Dzisiaj będzie bardzo chaotyczny vlog, ale opowiem Wam, jaki był ten pierwszy dzień, co się dowiedziałam od lekarza i tak dalej, i tak dalej. A dowiedziałam się, czy potwierdziło się to, co ja cały czas mówię, ale to za chwilę Wam opowiem. Najpierw lecę ogarniać podłogę. Dobra, słuchajcie, podłoga ogarnięta, to teraz mogę Wam pokazać. Na wstępie dostaliśmy takie torby wszyscy. Tutaj jest napisane Reafizm, Bewegt, bla, bla, bla. W każdym bądź razie to są takie torby dla pacjentów na rehabilitacji. Każdy ciśnie z taką torbą, bo w tych torbach musimy mieć swój plan. Mój plan, każdy ma indywidualny plan. Mój plan na kolejne 3 dni wygląda tak, jak widzicie, ja Wam przybliżę. Co pół godziny, co 10 minut, co 15 minut, różnie to bywa. Mam gdzie indziej i z kimś innym zajęcia, tu dalej zresztą, to jest plan na, oj, czekajcie, bo mi tu pasek lata, to jest plan na 4 dni, raz, dwa, to było dzisiaj, dwa, trzy, tutaj jeszcze resztka trzeciego i czwarty, zawsze kończy mi się rehabilitacja o 16.20, 16.30 mniej więcej, no i właśnie z tym planem muszę chodzić, z tą torbą. W środku oprócz tego planu muszę mieć ręcznik, klucz do szafki i takie tam duperele. Telefon co prawda też częściowo miałam ze sobą, ale jak mówię, nic nie nagrywałam. Głównie z tego powodu, że po prostu nie chciałam się czaić jak szczerbaty na suchary, wszystko z partyzanta robić, a znowu latać z kamerą po centrum rehabilitacji, wydaje mi się, że nie ma to sensu. Byłam między innymi na wizycie u lekarza, jednego z lekarzy tam w centrum rehabilitacji, który potwierdził po prostu to, co ja cały czas mówię, czego nikt nie chce słuchać, że lekarz, prawdopodobnie lekarz, który mnie operował, zrobił kichę. Doktor powiedział, że wiązadło w ten sposób, jaki ja sobie je zerwałam, ciężko jest zrekonstruować identycznie tak, jak było w poprzednim stanie, czyli stanie przed wypadkiem, więc prawdopodobnie podczas, Boże, jak mi się ręce trzęsą, ale to z głodu, prawdopodobnie podczas operacji poszło coś nie tak i lekarz, który mnie operował, on po prostu nie chce przyznać się do tego, że błąd mógł popełnić i ignorował do tej pory wszystko to, co ja do niego mówiłam. Kiedyś Wam chyba wspominałam, że mi powiedział, że to jest problem psychiczny u mnie, a nie fizyczny. Natomiast doktor dzisiaj powiedział, że to na pewno nie jest psychiczny problem, tylko mechaniczny. Dostałam namiary na lekarkę, jeżeli część z Was, wiem, że mieszkacie w Niemczech, to wiecie, jeżeli się interesujecie piłką nożną, choć nawet nie, wiecie, że jest coś, jest taka drużyna piłkarska, która nazywa się Borussia Mönchengladbach. To jest właśnie drużyna z moich tutaj okolic, którzy właśnie grają w Bundeslidze i do ich pani doktor, która właśnie piłkarzom operuje wiązadła, mam się zgłosić. Ona ma to wszystko, Matko Boska, ona ma to wszystko sobie obejrzeć moje kolano, wszystko zbadać i wtedy powiedzieć, jak ona to widzi. I to będzie taka jakby druga opinia lekarza,
Chociaż to druga, to wiecie, druga to raczej tutaj w nawiasie, bo to już nie wiem, która by była opinia kolejnego lekarza, ale że ona jest specjalistką dosłownie od właśnie wiązadeł, to wtedy będą podjęte odpowiednie kroki, a do tego momentu, chyba że nie dostanę terminów podczas rehabilitacji, no to po, ale gdyby się udało, to właśnie podczas rehabilitacji byłoby najlepiej, więc jutro rano będę musiała tam zadzwonić. To jest jakieś 100 km ode mnie, no 80-90 km ode mnie mniej więcej, więc kawałek drogi trzeba będzie przejechać tam do tego szpitala, ale to nie jest problem. Usłyszałam także to, co już wiedziałam, że cudu nie mam co oczekiwać, że prawdopodobnie rehabilitacja po roku od operacji niewiele mi da. Oczywiście każdy zadawał mi pytanie, dlaczego tak późno, i kiedy mówiłam, że po prostu lekarze w ogóle nie reagowali, no to wszyscy byli zdziwieni. No cóż, tak bywa, ja nie mam na to wpływu, sama siebie na rehabilitację nie mogłam wysłać, pewnie wcześniej bym trafiła. W każdym bądź razie, naprawdę słuchajcie, bardzo mili lekarze, pielęgniarze, fizjoterapeuci. Będę miała między innymi gimnastykę na basenie, ale to dopiero w przyszłym tygodniu, w czwartek, piątek. Mam też ćwiczenia na przyrządach takich jak fitness studio, mam masaże, i to masaże, wiecie, zwykłe masaże, takie tak zwane limfdrenaże, gdzie delikatnie masuje się, ponieważ woda mi stoi w obu nogach, dokładnie w łydkach. Co też zawsze się skarżyłam i nikt nie chciał słuchać, także cieszę się, że trafiłam tam. Póki co po pierwszym dniu jestem zadowolona, nie ma problemu, jeżeli zadam jakieś pytania, o coś zapytam, nikt na mnie nie patrzy krzywo. I powiem wam, że tak patrząc na tych ludzi, którzy ze mną tam są na tej rehabilitacji, to i tak jestem w dobrej formie, bo ja chodzę bez kul, ja kuleję, ale chodzę bez kul. A są osoby, które naprawdę ledwo chodzą, i to jeszcze o kulach, także no mało przyjemny taki widok, ale jak mówię, póki co jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jutro mam kolejny dzień. Co jest jutro w planie? Screening psychologii. Nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Potem mam Easy Line, Techno Gym, czyli ćwiczenia. Najlepsze jest to, że Easy Line mam od 11.30 do 12, czyli pół godziny, z jednym facetem, młodym chłopakiem. On jest nauczycielem właśnie tam od sportu. A potem od 12 do 12.30 mam z drugim panem, gdzie oni oboje robią to samo. W każdym bądź razie mam wtedy właśnie godzinę ćwiczeń na tych przyrządach, jak na fitnessie. Potem mam obiad i o, właśnie, przypomniało mi się, słuchajcie, zgłaszałam, zanim jeszcze trafiłam na rehabilitację, zgłaszałam, że jestem alergikiem, że nie wolno mi nic, co posiada mleko, nie wolno mi glutenu, i to takie najważniejsze rzeczy. No i co, przychodzę dzisiaj na obiad. Oczywiście nikt się tym nie zainteresował, zostało to zignorowane, to mnie zdenerwowało, dlatego że, jak wiecie, rano wychodziłam bez śniadania, stwierdziłam, ok, będę miała obiad, to do obiadu wytrzymam, a tu jest godzina już w pół do siódmej, a ja jestem w dalszym ciągu bez jakiegokolwiek posiłku dzisiaj. Dobrze, że nie słyszycie, jak mi w żołądku burczy niesamowicie, więc się trochę zdenerwowałam. Pani kucharka sobie to zanotowała, powiedziała, że zaraz zadzwoni tam, gdzie jedzenie jest robione i dowożone do centrum rehabilitacyjnego. Więc mam nadzieję, że jutro będę miała coś na obiad, ale nie zrobię drugi raz tego błędu i jutro, choćby się paliło, waliło i miałabym się spóźnić, będę najpierw jadła śniadanie, ewentualnie wezmę coś jeszcze ze sobą, żeby nie głodować tak jak dzisiaj. Potem mamy jakąś informację półgodzinną, nie wiem, o co chodzi. I potem znowu jakieś, akurat nie, no ja, będę miała pojedyncze badania odnośnie, badania jakby zawodowe, bo jak wiecie, mam problemy ze znalezieniem normalnej pracy, ze swojej pracy zrezygnowałam, nieważne z jakich powodów, zrezygnowałam w każdym bądź razie i jestem bez pracy i mam
jakby problemy ze znalezieniem pracy pełnoetatowej właśnie przez to kolano, bo pracodawcy nie chcą osób takich właśnie jak ja, które teoretycznie mogą pracować, ale praktycznie nie są w stanie zrobić wielu rzeczy, więc no i potem jeszcze jakąś terapię będę miała i no i to tyle, także też jutro będzie długi dzień, ale no jak mówię, cieszę się. Teraz idziemy jeść, bo jestem głodna jak wilk. Dzisiaj nie gotowałam. Będzie obiad taki, śniadanie, obiado, kolacja dowożona. Już Wam pokazuję, co takiego będzie. I dzisiaj będzie sushi. To jest akurat nie dla mojego męża. Natomiast moje jest tutaj na dole. I no i co? I zaraz się zabieram za jedzenie. I piesełki wróciły do domu. Muszę Wam któregoś dnia pokazać, jak oni wpadają do domu. Nawet się nie przywitają, od razu lecą do misek. Jak widzicie, musimy każdego karmić gdzie indziej, bo oni się pozabijali by o swoje miski inaczej. Ogółem jest spokój i harmonia, ale jeżeli chodzi o miskę, to jest masakra. Także no, niech oni sobie teraz zjedzą. A my z mężem lecimy jeszcze do sąsiada, do tego, któremu pomagałam jego córkę przeprowadzić i musimy jeszcze tam u niego coś załatwić, a że mamy już naprawdę krótko przed 8:00, to myślę, że to by było na tyle dzisiejszego dnia, taki jakiś w ogóle chaotyczny vlog, ale czasami takie muszą być, nie zawsze musi być wszystko ładnie, gładko i sprawnie. Także kochani, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!